Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam do ćwiczeń na ramiona. Słuchajcie, jestem w ciąży, ale ćwiczenia są dla wszystkich, nie tylko dla kobiet ciężarnych. Przydałoby się do tego jakieś obciążenie, na przykład butelki z wodą, troszeczkę większe niż te, żeby nie było za łatwo, albo jakieś lekkie ciężarki. Zaczynamy od krążenia ramionami do tyłu, duże koła toczymy. Trzeba je rozgrzać na początku i do przodu. Teraz sięgamy w bok. Rozluźnij się trochę. Kładziemy ciężarki na ramiona i sięgamy. W przeciwną stronę. Prawo w lewo. Teraz zwolnimy tempo. Sięgamy do przodu. Sięgnij, naprawdę sięgnij. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Ciężarki w dłonie i boksujemy. Także skręć ciało. Chciałabym, żebyście sięgnęli ramieniem, nie tylko ręką, tylko całym ramieniem, do przodu. Wypychamy ramię i rękę. To jest lekcja z boksowania. Nie boksujemy tak, tylko łokcie do siebie i boksujemy w ten sposób. Sięga ręka i ramię. Super. Zginamy lekko kolana, żebyście mieli za sztywnych nóg. Trzy, dwa, super. Ręce do boku, do góry i otwieramy, zamykamy. Kolana miękkie, plecy proste. Tak trzymaj. Świetnie. Trzy. Dwa. Jeden. Pochylamy się do przodu. Możemy wstawić jedną nogę do przodu. Plecy proste. Ręce w bok i do góry. To ćwiczenie może nie być za łatwe. Wydaje się ciężkie, szczególnie jeżeli macie jakieś ciężarki. Nawet 1 kg robi niesamowitą różnicę. Pochyl ciało i wytrzymaj jeszcze kilka sekund. Wytrzymaj. 3, 2, 1. Fantastycznie. Powoli. Krążenia ramion. Kilka razy. A teraz tak. Ręce z łokciami w bok i wysuwamy je do przodu. W tym ćwiczeniu popchnij te łokcie do tyłu i wypnij klatkę piersiową do przodu. Świetnie, czujesz różnicę? Fantastycznie. Wytrzymaj, wiem, że pali. Wdech i wydech. Wypnij. 3, 2, 1. Super. Teraz jedna ręka do góry i w bok. Druga ręka do góry. Prosta. Także sięgnij pod kątem. Jeżeli możesz, to przykręć nadgarstek. Pam. Tylko nadgarstek tej górnej ręki. Jeszcze 5 sekund. Sięgnij ostatni raz. Zmiana. Druga strona. Sięgamy drugą stroną. Drugą ręką. Otwórz łokieć. Fantastycznie. Raz. Pochylamy ciało do przodu. Nadgarstki są skierowane w przeciwną stronę do tyłu. I unosimy ręce z ciężarkami. W miarę proste. Plecy proste. Klatka piersiowa do przodu. Patrz się przed siebie. I tak trzymaj.
5 sekund jeszcze zostało, dziewczyny, wytrzymajcie. W miarę proste ręce, w miarę proste plecy. Możesz. 3, 2, wracamy. Ręce przed siebie, plecy proste i zataczamy pół kola. Czujesz jutro albo pod koniec workoutu. Świetne ćwiczenie. Jeżeli masz cięższe ciężarki, możesz zwolnić, lżejsze, możesz przyspieszyć, nie za szybko, ale bez zaciągania. Jeszcze 3, 2, ostatni raz, opuszczamy ręce, krążenia do przodu, 2 i do tyłu też 2. Ciężarki są razem i zataczamy koła nad głową. 2 koła w jedną stronę i 2 koła w drugą stronę. Sięgnij rękami do tyłu za siebie, daleko. Super! Wytrzymaj jeszcze 2 razy w jedną i 2 razy w drugą. Zmiana. Jeśli potrzebujesz zwolnić tempo, zwolnij. Ok. Ciężarki przed siebie, trzymamy je razem, łokcie wysoko i otwieramy klatkę piersiową. Wypnij klatkę do przodu i teraz sięgnij ciężarkami dalej. Podobne ćwiczenie do... Wykonywaliśmy podobne ćwiczenie wcześniej. Nie opuszczamy rąk z ciężarkami. Fantastycznie. Wiem, że się robi ciężko. Następne ćwiczenie będzie łatwiejsze. Uwierz mi, także wytrzymaj. Już palą mięśnie. Jestem bardzo zadowolona. 3, 2, 1. Powrót. I bicepsy, dziewczyny. Ciężarki przed sobą. Plecy proste. Rozluźnij się. Zbieram głęboki wdech. Zatrzymaj się, ręce na bok i na bok. Trzymaj plecy proste. Te ćwiczenia w miarę odpoczynku nie powinny być ciężkie, prawda? A jak są, napisz mi w komentarzach. Trzy, dwa, ostatni raz. Pochylamy ciało do przodu, plecy proste i pulsujemy prostymi rękami. Także nie opuszczaj rąk za nisko. Jeszcze 5 sekund. Wytrzymaj. I stajemy ładnie prosto. Kranalek ugięte, plecy prosto. Ciężarki razem, łokcie do siebie. I wypychamy ręce w ten sposób. Nadgarstki są skierowane do góry. I podobnie. Wyciąg rękę do przodu. Sięgnij ramieniem, nie tylko ręką, nie tylko ciężarkiem. I na zmianę. Szybciej. Sięgnij trochę dalej i wyżej. Nie opuszczaj rąk. Wytrzymaj, już prawie koniec. Trzy, dwa, jeden. Super. Ręce na bok, łokcie wysoko. I w ten sposób. Poprzekątnej. Nie opuszczaj łokci na bok. Wyciągamy się wysoko i na bok. Jeszcze chwilkę. 3, 2, ostatni raz. Opuszczamy ręce, opuszczamy ciężarki. Ciężarki są razem na dole i unosimy je wysoko. Łokcie wysoko. Tutaj lekka modyfikacja dla kobiet ciężarnych. Jeżeli jesteś w ciąży, to po prostu można robić w ten sposób.
lekko się ugiąć czy uginać, albo po prostu zostać w tej pozycji. Ciało lekko pochylone do przodu. Nie za bardzo. Ja wolę tę wersję. Większy zasięg ruchu, do góry łokcie, do góry ciężarki. Fantastycznie, 5 sekund. Ostatni raz. Super, krążenia ramion. Do przodu, słuchajcie, ostatnie ćwiczenie. Ręce proste na bok i zataczamy ósemki. Przypominam, plecy proste, ręce proste, może być leciutko ugięte w łokciach. I ósemeczki. Wytrzymaj, nie opuszczaj rąk. Ostatnie ćwiczenie. Ładne, piękne ósemki. Tak jest. Klatka piersiowa do góry. Ostatnie 10 sekund, dziewczyny. Wytrzymaj. Możesz. 3, 2, 1. Opuszczamy ręce, krążenia ramion, rozluźniamy się. I teraz możesz sobie robić chwilkę przerwy albo jakiś inny zestaw proponuję. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!